29 sierpnia wspominamy błogosławionego Piotra de Assuamendia, prezbitera i męczennika. Piotr urodził się w Balmaseda w kraju Basków na północy Hiszpanii 30 sierpnia 1890 roku. Był synem prawnika. Uczył się w szkołach prowadzonych przez siostry zakonne i księży. Po ukończeniu szkoły średniej udał się do Madrytu, by tam studiować architekturę. W wieku 25 lat uzyskał uprawnienia. Piotr był cenionym i bardzo dobrze zapowiadającym się architektem. Równocześnie był bardzo gorliwym katolikiem. Często uczestniczył w nocnych adoracjach Najświętszego Sakramentu. W wieku 29 lat nagle zrezygnował z pracy architekta i rozpoczął przygotowania do przyjęcia święceń kapłańskich. Piotr został wyświęcony 14 czerwca 1924 roku. Przez 12 lat pracował jako kapłan w rodzinnym mieście Balmaseda. Równocześnie był architektem diecezjalnym. Z polecenia księdza biskupa przygotował kilka projektów, m.in. seminarium duchowne w Vitorii na północy Hiszpanii. Wszystkie swoje zdolności wykorzystywał w pracy duszpasterskiej. Posługa kapłańska była dla niego najważniejszym zadaniem życiowym. Piotr służył wszystkim. Także ubodzy, chorzy, bezrobotni wiedzieli, że zawsze im pomoże. Siły do służby kapłańskiej Piotr czerpał z coraz głębszej swojej zażyłości z Panem Bogiem i coraz żarliwszej modlitwy. Gdy rozpoczęło się prześladowanie Kościoła katolickiego w czasie wojny domowej w Hiszpanii, był świadomy tego, co może go czekać. Przygotowywał się na męczeństwo. Piotr początkowo się ukrywał i opuścił swoje miasto. Jednakże 28 sierpnia został pojmany i następnego dnia bez sądu przywieziony na miejsce kaźni. Przed egzekucją zdążył głośno powiedzieć: Boże, przebacz im, tak jak ja im przebaczam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Został postrzelony w głowę i ramię. Miał 46 lat, z których 12 posługiwał jako kapłan. Zginął tylko dlatego, gdyż był księdzem katolickim. Piotr został beatyfikowany 1 listopada 2014 roku. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Piotr aż do śmierci walczył w obronie wiary. Sprawdzaj jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam miły.